Proszę, otwórz teraz, Boże, moje serce, duszę, całą moją istotę. Przebaczyłem, że sam jako kapłan wcale nie miałem czystych intencji, nawyków i potrzeb, a prowadziły mnie misje ślubowania, transowość oraz hipnozy. Przebaczyłem, że jako kapłan i mnich traciłem czas, by na drodze do Boga wyważać drzwi, wszak zawsze otwarte dla istot boskiego światła. Opowiadam o Bogu słowa prawdy, bez lęku o przyszłość, rodzinę i duszę. Moje słowo zawsze jest wolne od kłamstwa, a cudze kłamstwo i obce zbrukania nie mają przystępu do mnie, do moich energii, do mojej duszy. Przebaczyłem to, że byłem kapłanem, co Bogu samemu się sprzeniewierzył w dniach dawnych, jakie już przeminęły. Przebaczyłem, że złodzili i nauczali mnie głupcy kapłani o pomieszanych intencjach, o woli i duszach zamkniętych na światło obecności Boga. Przebaczyłem, że wielu kapłanów jak owcę mnie wiodło na żer inicjacji, na stosy ofiarne dla uciech istot ukrytych w ciemności. Zwróciłem wolność kapłanom ofiarnikom, co chłepczą alkohol, co narkotyki podają dla duszy, umysłu i dla zniewolenia ciała. Przebaczyłem, że jako kapłan i mnich o Bogu i duszach opowiadałem nieprawdę i przerażające kłamstwa. Zwróciłem wolność wszystkim, którzy straszyli mnie, jakoby odkrycie światła boskiej obecności w sercu dozwolone było tylko dla kapłanów, mnichów. Ja natomiast mam zadowolić się cudzym pośrednictwem i cudzym przewodnictwem. Przebaczyłem to, że przejawiałem się wielokrotnie jako kapłan oferujący oczyszczenie z obciążeń, z własnych grzechów za pomocą ognia, alkoholu lub wody. Przebaczyłem, że sam starałem się odkupić swoje i duszy winy poprzez kupno zbawienia od innego kapłana, poprzez odpust i dym palonego kadzidła, a nawet poprzez bałwochwalstwo.